Kolejny sezon różlowy już za nami. E, zapewne za chwileczkę wszyscy zajmujący się statystykami pozupełniają swoje tabeleczki, aby powpisywać wyniki właśnie tegorocznego sezonu. E, to, co dzisiaj usłyszycie, e, na, pewno, na pewno będzie na tyle interesujące, bowiem chyba nigdy nikt takich statystyk nie robił. Będą dwa bardzo ciekawe wątki. Więc, jeżeli chcecie poznać statystyki według Jacka, to zapraszam na dalszą część mojego odcinka. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego cyklu. Tak jak na początku powiedziałem, zakończył się kolejny sezon, dokładnie 77 sezon e, ligowych zmagań o drużynowy, drużynowe mistrzostwo Polski. E, nie, nie będziemy tutaj rozpatrywać tego sezonu pod tym, kto wygrał, kto przegrał, e, kto był rozczarowaniem tegorocznych rocznych zmagań. Ja postanowiłem dokonać analizy właśnie tych 77 sezonów zupełnie pod innym kątem. Jak wiecie, radość i łzy często towarzyszą zwycięzcom po, po właśnie po wygranym jakimś medalu. Cieszymy się, jednocześnie zawodnicy płaczą ze wzruszenia, ale bardzo często również zawodnicy, a może częściej nawet kibice płaczą bowiem ich ukochana drużyna nie osiągnęła stawianych przed nich celów. Albo czasami była tak blisko, a niestety się nie udało. Będą to konkretnie dwa wątki. Pierwszy, na którym skupiłem się, to jest to rzecz tych tak zwanych czwartych, nielubianych, niechcianych przez nikogo miejsc. Jeden odcinek był poświęcony m.in tym czwartym niechcianym miejscem w klasyfikacji indywidualnych mistrzostw Polski jak również młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski tam poznaliście właśnie historię kto z zawodników doświadczył tego no nie bójmy się użyć określenia tego przeklętego czwartego, czwartego miejsca tuż za podium, ale niestety bez medalu. Analizując te wszystkie, wszystkie sezony E, pospisywałem sobie dokładnie i posłuchajcie ciekawych, ciekawych podliczeń, tak to można nazwać najprościej. Trzecie miejsce przypada drużynie Stali Gorzów, która osiem razy doświadczyła tego, tego właśnie czwartego niechcianego miejsca. No, daleko nie musimy szukać w pamięci, tegoroczny sezon e, niejako potwierdził tą, tą regułę, która... Od iluś tam lat po prostu prześladuje stal, stal gożów. Na drugim miejscu, z dziewięcioma takimi przypadkami, kiedy, kiedy drużyny właśnie to włókniarza i falubazu, zajmowały miejsce, miejsce bez medalu. Było o krok, ale niestety, niestety zabrakło. Czy potraficie w tej chwili tak na gorąco powiedzieć, chyba że z, macie taką taką informację. Która drużyna jest tym największym pechowcem, która e, więcej niż 9 razy musiała zająć czwarte miejsce? E, żeby dłużej Was nie trzymać w niepewności, spieszę już e, z odpowiedzią. Otóż nie jest to jeden klub, ale wyobraźcie sobie, że dwa kluby. Żeby było jeszcze ciekawiej, e, dotyczy to rywali derbowych. Teraz chyba już będzie bardziej jaśniej. Chodzi oczywiście o Apator Toruń i Polonie Bydgoszcz. Oba te kluby dziesięciokrotnie w swojej historii doświadczyły tego właśnie czwartego pechowego miejsca, a więc tuż za podium, a jednocześnie tym samym sezon bez medalu. W tej mojej analizie poszedłem jeszcze jeszcze bardziej daleko, bowiem chciałem znaleźć, drużyny, które zajęły to czwarte miejsce. ale wiecie, jest różnica, kiedy na trzecim miejscu drużyna zdobywa szczelam 26 punktów. Natomiast czwarta drużyna ma 18 albo 19, więc ta przepaść jest na tyle duża, że no mówimy no niestety. No, byliśmy zdecydowanie gorsi, czwarte miejsce to i tak, dobre miejsce. ale e, okazało się, że historia tych wszystkich zmagań o drużynowy, tytuł mistrza Polski, zna takie przypadki, gdzie dosłownie mając tę, tą samą zdobycz punktów meczowych, drużyna przegrywa tylko lub zaledwie o te punkty zdobywane, zdobywane bezpośrednio w poszczególnych, w poszczególnych meczach, czyli tak zwane małe punkty. I teraz zobaczcie, bardzo ciekawa rzecz, już wydarzyła się na samym początku rozgrywek, mianowicie w roku w 1949 e, czwarte miejsce przypadło drużynie Polonia Ogniwo Bytom, nieistniejący klub żlowy. E, dla młodego pokolenia no, ta nazwa na ten moment nic nie mówi, ale był kiedyś taki klub w historii tego rodzącego się Speedway'a w Polsce. E, z, oni zajęli czwarte miejsce na równo z trzecią drużyną, zajmując, zdobywając, przepraszam, po 8,5 punktu. Gdzieś tam musiało coś coś zagrać. Nie będę wnikał jak, jak wtedy punkty były przy, przyznawane, być może za remis była, e, była połówka. Ale co ciekawe, przegrali jednym małym punktem. Oni zgromadzili 71, natomiast drużyna przed nimi miała 72 te małe punkty. Zobaczcie, czasami e, pada takie, takie stwierdzenie: e, ten jeden punkt gdzieś tam e, w meczu uciekł, to nie będzie pewnie miało znaczenia. Tu w przypadku e, drużyny z Bytomia no miało kolosalne, kolosalne znaczenie. Zamiast zdobyć brązowy medal zostali tą czwartą drużyną ówczesnych rozgrywek. E, następne sytuacje, kiedy, kiedy drużyny zajmowały dokładnie e, czwarte miejsce, mając dokładnie tyle samo punktów meczowych, z tym, że różnice były na tyle, na tyle duże, ale chcę właśnie wskazać tą, tą równość tych dużych punktów. A więc tak, w 1956 roku CWKS Warszawa. Również nieistniejący już klub. W 1958 pojawia się już doskonale wszystkim znana, znana nazwa. Włókniarz Częstochowa. Rok 63 czwarte miejsce zajmuje Unia Leszno. W 1967 Stal Rzeszów. W 1970 Polonia Bydgoszcz. W 75 i w 76 dwukrotnie pod rząd na czwartym miejscu plasowała się drużyna e, kolejarza Opole. W 79 stal Toruń. W 81 wybrzeże Gdańsk. W 82 kolejarz Opole. W 91 e, stal Gorzów, W 94 stal Brunat Gorzów Wielkopolski. A więc tutaj doszedł już ten człon e, że tak powiem sponsora odcinek o, sponsor... o tytułach sponsorskich w klubach musicie cofnąć się o parę odcinków wstecz w roku 2010 aha, 94, więc to tak się jak gdyby można uznać za temat zakończony, bowiem w późniejszych latach rozpoczęły się rundy playoff i tutaj też podchodzimy do tego w ten sposób, że drużyna, która zajęła czwarte miejsce ale tylko minimalną różnicą to tutaj uwzględniam, że oni są po prostu jak gdyby tymi najbardziej pokrzywdzonymi, tak można powiedzieć, przez los albo przez samych siebie. W roku 2010 e, Betard WTS Wrocław zajął czwarte miejsce. I teraz uwaga: dwukrotnie zremisowali w tej rundzie playoffowej o trzecie miejsce z drużyną unibaksu Toruń, 47-43. Raz wygrał Wrocław, raz Toruń ale o tym, że Toruń zajął trzecie miejsce, decydowało miejsce w tabeli zasadniczej. A więc no, można powiedzieć, jeden punkt więcej, jeden mniej, a drużyna z Wrocławia miałaby kolejny medal w swojej kolekcji. Kolejna taka sytuacja w roku 2012. Czwarte miejsce zajął Stelmet, Falubasz, Zielona Góra. W playoffach jechali... Z unibaksem Toruń I teraz tak, w Toruniu 50 do 40 dla, dla, drużyny, dla drużyny gospodarzy, czyli apator Toru, Unibaksu Toruń, przepraszam. Natomiast w rewanż w falubazie 49-41, czyli tak naprawdę jeden punkt zobaczcie, ile mogło zaważyć o, o medalu właśnie w tym sezonie 12. W 13 roku. Drużyna Dospel Włókniarza, również czwarte miejsce. Jechali właśnie mecz o to trzecie miejsce z Unią Tarnów. W Tarnowie wynik 49-41, natomiast we Włókniarzu 48-42. Ponownie dosłownie punkt zadecydował o tym, kto zdobył ostatecznie trzecie, a kto czwarte miejsce. To najbardziej pechowe, to najbardziej nielubiane przez zawodników. A no, przez kibiców już tym bardziej. Także króciutko mówiąc jeszcze o tych czwartych miejscach, na pewno były to łzy, no powiedziałbym, takie, takiego rozczarowania bardziej, tak? A teraz yy, będzie o łzach, które zapewne kibice yy, wylewali, gorzko płakali po zajęciu ostatniego miejsca przez swoją ukochaną yy, drużynę. E, przeanalizowałem ponownie e, te 77 sezonów, i drużyn było wiele, które zajmowały, zajmowały na przestrzeni tych, tych sezonów te ostatnie miejsca, ale zobaczcie, chyba że już wiecie sami, która to z drużyn, e, że tak powiem, zajmie to pierwsze najwyższe, najwyższe miejsce czyli ta, która najwięcej razy była na ostatnim mie miejscu w zmaganiach ligowych. Trzecie miejsce przypada drużynie Sparty Wrocław oraz drużynie Startu Gniezno. Obie te drużyny pięciokrotnie zajmowały ostatnie miejsce w tabeli rozgrywkowej drużynowych mistrzostw Polski. Na drugim miejscu mamy tutaj troszkę tłok, bo tych zespołów wyobraźcie sobie, było cztery, które sześciokrotnie zajęły ostatnie miejsca w kolejności przypadkowej. rowrybnik, Unia Tarnów, Wybrzeże Gdańsk oraz Śląsk Świętochłowice, sześciokrotnie te drużyny, te drużyny zajmowały ostatnie miejsce i ponownie zagadka. Kto zajął pierwsze miejsce w takim razie? Kto najwięcej razy zajął ostatnie miejsce, właśnie w tabeli, w tabeli rozgrywkowej? Możesz się zdziwić, a może to po prostu wiecie. Pierwsze miejsce siedmiokrotnie, ostatnie miejsce zajęła drużyna Falubazu Zielona Góra. Zobaczcie, drużyny, które przed chwileczką wymieniałem, doświadczały tego, że zajmowały medale, a więc zdobywały złoto, srebro, brąz. Ale również doświadczyły tego, czego żadna drużyna nie lubi: być ostatnim drużyną w rozgrywkach w danym sezonie. Oczywiście to słowo ostatni jeszcze chciałem bardziej sprawdzić pod jednym kątem, bo bardzo często, nawet przeglądając wyniki w poszczególnych biegach, ktoś mówi: no, pojechał, był ostatni. Ale czym innym jest jechać ostatnim, kiedy o praktycznie pół koła, albo dosłownie błysk szprychy przegrywa się bieg i zapisujemy przy wyniku danego zawodnika zeróweczkę. A inne przegrane jest, kiedy zawodnicy trzej mijają linię mety, a czwarty zawodnik dopiero, dopiero wchodzi, że tak powiem w ostatni, w ostatni wiraż. Do czego zmierzam teraz z tym wywodem? Bo chcę Wam pokazać jak wyglądała właśnie ta ta sytuacja tych ostatnich miejsc, kiedy drużyna przez cały sezon ligowy nie zdobyła ani jednego punktu, czyli tym samym nie wygrała żadnego meczu. Uwierzcie, zdarzyło się to kilkakrotnie i to nawet, ale może, może przejdźmy już do, do, do samej analizy. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w roku 1952, kiedy 0 punktów na koncie w ligowej tabeli zapisała drużyna budowlani Warszawa. Rok później podobną sytuację mieliśmy ze Stalą Świętochłowice. W roku 1955 doświadczył tego losu, tego, tego zerowego punktu CWKS Warszawa. W roku 60 start Gniezno. Nie wygrali wtedy zawodnicy startu tak jak trzy drużyny wcześniej żadnego, żadnego meczu. Sześć lat później, 1966 rok, z Grzeblarki Zielona Góra. W 79. Śląsk Świętochłowice. W 88 roku tutaj ciekawostka: ostatnie miejsce zajęła drużyna Kolejarza Opole. Nie tyle nawet co Zdobyła 0 punktów, ale wręcz minus 3. Już spieszę z wyjaśnieniem. Wtedy był taki wprowadzony regulamin, że drużyna, która przegrywa większą ilością, niż, większą ilością niż 25 punktów, nie tylko od jego dorobku, przy jego dorobku nie zapisujemy punktu, ale odejmujemy punkt minusowy. A więc oni mogli nawet nagromadzić w trakcie, w trakcie swoich zmagań jakieś punkty, ale przegrywając właśnie więcej niż 25 punktów, e, odbierano im te punkty. Także kolejarz opole był tym pierwszym, który doświadczył takiej właśnie sytuacji i zakończył e, zmagania ligowe minus 3 punkty. W roku 89 obowiązywał jeszcze wtedy ten sam regulamin z tym odejmowaniem punktów i tutaj mamy sytuację no e, na pewno kibice kibice e, GKM-u Grudziąc nie ucieszą się z tego powodu, że akurat e, oni niejako prze, przewodniczą w tej, w tej klasyfikacji. Bowiem Grudziąc w tym właśnie 1989 roku pobił jeszcze kolejarz Opole i zdobył minus 7 punktów, a więc no, totalnie, totalnie nie szło zawodnikom e, Gołębi nie tylko, że nie 0, ale wręcz minus 7, i tak naprawdę. Od roku 90, praktycznie przez 30 lat, w historii rozgrywek nie zaznaliśmy takiej sytuacji, gdzie drużyna kończąc rozgrywki miałaby być zapisane 0 punktów. Zdarzały się tam dwójeczki, bodajże chyba przy, przy Rybnickim Rowie, ale przez te 30 ponad lat był, można to powiedzieć, spokój. Nadszedł sezon 2000 22 rok i zero punktów na koncie po zmaganiach, po zmaganiach ligowych zostały zapisane dla Aget, Malesa, Ostrowia, Ostrów Wielkopolski. Mam nadzieję, że więcej takich, takich sytuacji tych zerowych nie będzie miało miejsce. Nie życzę tego żadnej drużynie. Trzeba to przełknąć. Przełknęły to Przełknęli to kibice, kibice praktycznie, no, można powiedzieć, wielu klubów. Wśród nich jest mój ukochany start gniezno. Ale cóż, życie toczy się dalej, jedziemy kolejny sezon, który powiem tak, praktycznie on już się prawie rozpoczyna. Tak? Tylko musimy odczekać e, za moment. Motocykle na nowo usłyszymy na swoich stadionach. E, czekam na wasze komentarze. Być może coś przeoczyłem subskrybujcie, to nic nie kosztuje dla nas, dla mnie konkretnie zwiększa zasięgi możemy dotrzeć jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej, komentujcie udostępniajcie a niebawem kolejny odcinek dziękuję, cześć